Jak wymienić gumę w zamkniętych wycieraczkach plastikowych, na przykład w wycieraczkach tylnych? To jeszcze łatwiejsze. Odchylić wycieraczkę od samochodu. Za pomocą metalowego pręcika lekko cofnąć starą gumę wycieraczki, a następnie ją wyciągnąć. Odciąć metalową klamrę na nowej gumie wymiennej. Następnie wsunąć nową gumę tą stroną, z której obcięto metalową klamrę. Przeciągnąć gumę zamienną przez plastikową klamrę pióra wycieraczki, tak aby pojawiła się po drugiej stronie zamkniętego uchwytu. Wystający po drugiej stronie fragment gumy odciąć nożyczkami. Pozostawić kawałek 2-3 mm. Zgiąć zamienną gumę wycieraczki i wsunąć do ostatniej klamry plastikowej. Gotowe! Wycieraczka jest teraz jak nowa i znów ma optymalną jakość ścierania.